Siemanko, ja jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forza Horizon 3. Co to za samochód? Co? Dzisiaj będziemy driftować Viperem SRT10 ACR Horizon Edition. What? Serio? Tym gnojem? Tu mamy premię do kredytów. To nie jest samochód driftowy. Ja chyba kiedyś robiłem nawet Vipera do driftu. Ale nie ACR-a. W wersji Horizon Edition, na pewno nie. To jest jakiś koksu. Ja pierdzielę. Cośmy wylosowali dzisiaj. Chyba go przerabiałem na jakiegoś koksa strasznego. Nie wiem. On ma tutaj różne opcje dostosowania. Chyba, a ja wiem. On jest chyba zrobiony na czteronapędowca. Nie, napęd na tył. Damn. I on może cisnąć na godzinę. Czy to są jakieś staty? On ma, moi drodzy, 1300 koni mechanicznych około. 1300 albo 1200. What? 6,5-litrowy silnik. Czy tu mamy zrobionego swapa? 406 km na godzinę prędkości maksymalnej. To jest koks. Ja go zrobiłem na koksa i pamiętam, że jest taki ziomeczek, który nazywa się Dawider, który zrobił tego Mustanga, który zrobił tego gnoja tutaj, którego widzicie, no właśnie koksa na wyścigi. I tu mamy V12 i my sobie tą V12 zmienimy na standardowy silnik, bo ja chcę, żeby ten samochód brzmiał jak Viper, a nie jak stado pszczół i to wściekł, nie no. Stado os może. Stado os. Zróbmy z niego koksa. No i mamy zrobionego. Stunigowany na maksa. Zainstalowałem sobie takie ciekawe malowanie, żeby nie wyglądało tak samo jak na początku odcinka. I będziemy nim próbować driftować. Bardzo fajne malowanie tak na marginesie. Spoko to wygląda, jak wam się podoba. Viperek. Gotowy do jazdy, gotowy do szaleństwa, gotowy do driftu? No nie do końca, jeszcze musimy zrobić sobie mały tuning. Na tym silniku, na tym tuningu teraz nie powinien jechać więcej jak 400 km na godzinę, nawet nie wiem czy osiągnie 400. Ale brzmi świetnie i nie żałuję tego, że wywaliłem z niego nie wiem jak to nazwać, bzyczącą V12. Brzmiał okropnie i dobrze, że teraz brzmi jak Viper. Tak? Na niskich obrotach brzmi bardzo fajnie, podoba mi się. I mamy tutaj silnik z przodu i napęd na tył. Tylko, że Viper jakiś zawsze był trudny do zrobienia do driftu. Z tego, co mi się zapamiętało. Nie wiem, z czego to wynika dokładnie. Mimo to i tak spróbujemy. Tak sobie wygląda w środku Viperek. Surowy klimat amerykańskich wnętrz. Tam, tam, tam. Yeah! On tak dziwnie się prowadzi. Jakby środek ciężkości tego auta był... Nie wiem, gdzieś 4 metry przed nim zderzakiem. Serio! Taki jakbyś, nie wiem, jakbyś go sznurkiem ciągał. Ale dobrze się prowadzi. Jak się już złapie nim przyczepność, to robi się bardzo, bardzo przyczepny. Za sprawą tego spoilera z przodu regulowanego i wielkiej ławki z tyłu, bo nie można to nazwać spoilerem. To jest kurde... Nie wiem... Lotka dosłownie. Czy teraz będzie driftować? O nie, on się chce trzymać tej drogi. I jest nim ciężko. Wow! Ciężko się odwrócić, ale zaraz to sobie skorygujemy. Najpierw spróbujemy bez żadnego. O! Jest ciężko. Jest ciężko. Na pewno dyferencjał jest tutaj zablokowany przy puszczaniu gazu. Założę się, że tak jest. Czułem to. O, jest. Widzicie, zwolnienie 25%. Zaraz sobie zrobimy tutaj fajny tuning driftowy. W co ja się wpakowałem? Shit! Jest to chyba najtrudniejszy samochód driftowy, jaki kiedykolwiek miałem. Niby silnik z przodu i nawet na tył. Perfekt! Powinno by się driftować fantastycznie i w Need for Speedzie Carbonie był to jeden z najlepszych driftowych samochodów, jakie mogłeś mieć. Ale tutaj, mój drogi,
O nie. Tutaj jest coś nie tak z tym autem. Autentycznie. Gdy na przykład próbujemy zrobić skandynawskie szarpnięcie, czyli chcemy samochodzik tak troszeczkę weź nim w poślizg, hamując jednocześnie i potem odwrócić się w drugą stronę, samochód, zobaczcie, no nie da się, on zaczyna hamować, ale w taki sposób, że że no, nie da się go postawić bokiem podczas tego hamowania. Ja tutaj zainstalowałem te spoilery, może powinienem je wywalać, bo one zawsze jakoś tam wpływają na tą trajektorię lotu tego samochodu. I no, łatwo go przesterować. Może właśnie wywalę te lotki, może coś to da. Dobrze, i zobaczcie, czyściutki Viperek. Ej, strasznie mi się podoba z wyglądu ten samochód, naprawdę, wygląda ślicznie, oj. Wygląda ślicznie. Wykorzystajmy to, że jesteśmy w mieście i spróbujmy tutaj porobić 90, czyli zakręty pod kątem 90 stopni, bo takich jest tutaj kilka. I troszeczkę opowiem wam o historii Forzy Horizon 3 na PC. Otóż, i zresztą na konsolę też, otóż w tej wczesnej wersji, to znaczy nie wczesnej, po prostu w wersji premierowej gry, powinna być właśnie wtedy wczesna wersja gry, czyli przedpremierowa, bo działała okropnie i zwłaszcza w mieście, jeśli ktoś miał mało pamięci na karcie graficznej, jak ja wtedy miałem 970 chyba, GTX-a, to miał straszne problemy z działaniem gry w mieście i zacinało się to, zwalniała jakoś tak dziwnie gra, po czym potrafiła się skraszować i, co ciekawe, gra również zwalniała na konsoli. Nie wiem, co oni tu zrobili z tym miastem, ale przez dłuższy czas, przez kilka miesięcy, ta gra była niezałatana i osoby, które zakupiły sobie wersję przedpremierową Forzy Horizon 3, miały możliwość zagrania sobie w tę grę przed premierą jakieś 4 czy 5 dni, jakoś tak to było, czy 3 dni, coś koło tego. I właśnie osoby, które mogły sobie, które kupiły ten jakby wczesny dostęp, zostały tak naprawdę okradzione, no bo jak próbujesz sobie grać w grę przed premierą, czyli wydałeś więcej pieniędzy, żeby to zrobić, a dostałeś niekompletny produkt, który nie działa dobrze. I to nie jest tak, że nie działa, że działa źle na słabym komputerze, no bo to prawie każda gra tak działa, słabo na słabym komputerze, ale gra dosłownie na bardzo mocnym kompie działała źle. Działało autentycznie źle i to było słabe, to było mega słabe. Każdy chciał zagrać na komputerze w pierwszą historii Forza Horizon, chciał zagrać na komputerze, a tu nawet na komputerze, czy na konsoli, czy na komputerze, po prostu w mieście był ogromny problem. A teraz zobacz. I to wcale nie jest tak, ja mam lepszy komputer od tamtego momentu, ale po prostu została w pewnym momencie załatana i działa teraz bezproblemowo i naprawdę można się rozkoszować no, miastem, driftowaniu sobie w mieście bez żadnych problemów. Co jest miłym widokiem, aż do tej pory. Dlatego troszeczkę was przestrzegam, no mam nadzieję, że w Forzie Horizon 4 już nie będzie takiego problemu, że ta gra zostanie troszeczkę bardziej dopracowana już na start, ale w trójce taki problem był, więc przestrzegam was mimo wszystko, że wersje przedpremierowe są dość ryzykowne. Ja się skusiłem i troszeczkę żałowałem tego, wiecie? No ale to zostawiam oczywiście waszej woli, jeśli zdecydujecie się na tą wersję przedpremierową, to jest oczywiście wasza sprawa. Już teraz w Windows Store widziałem, że Forza Horizon 4 jest do kupienia, także można sobie obadać. No dobrze, ale wracając do naszego Viperka, widzicie, cały czas tutaj trochę kaleczę, jakoś mi te drifty mniej więcej wychodzą, ale nie jestem zadowolony. Vipera bardzo łatwo jest przesterować, mimo że ustawiłem dyferencjał tak, żeby no nie było to takie oczywiste i takie proste do przesterowania, a jednak z tym gazem trzeba uważać. Zainstalowałem wszystkie możliwe części tuningowe, jakie są dostępne dla silnika seryjnego,
Wydaje mi się, że niezależnie od tego, jakie my części byśmy tutaj zainstalowali, może gdybym lepsze opony zainstalował, bo trochę szersze, dałoby to lepszy rezultat i samochód byłby bardziej sterowny, ale wtedy nie wiem, czy by nam tej mocy po prostu nie zabrakło, nie? Na obecną chwilę to wygląda tak, że bardzo łatwo go przesterować. Jeśli wejdziemy w drift za mocno, jeśli dodamy za dużo gazu, przesterujemy. Koniec. Koniec driftu. I na tym zakręcie 90 stopni trudno jest się zmieścić. O! I widzicie, dzieją się takie rzeczy. Mieliśmy już samochody totalnie nieprzystosowane do driftu. Czy raczej nie spodziewałbyś się, że one będą driftować jakkolwiek. A okazało się, że nawet z napędem na 4 koła robiły rozpierdziel. Były samochody, które były klasykami jakimiś. I okazało się, że po zrobieniu jakiejś tam konwersji robiły rozpierdziel. A z tym Viperem, no jakoś nie mogę się ogarnąć. Poprzedni samochód, był to też zresztą chyba Dodge Challenger, z tego co kojarzę w poprzednim odcinku. I też był to słaby samochód do driftu. Znaczy nie był, był na pewno lepszy od Vipera, to bez dwóch zdań. Ale no jakiś tam porażająco dobry też nie był. Czemu ja się tak często rozbijam dzisiaj na tym odcinku, to nie wiem. Czy udało wam się dobrze zrobić Vipera do driftu w Fordzie Horizon 3? Może, żeby nie być takim gołosłownym, pójdziemy sobie na jakąś strefę driftową. Co my tutaj mamy w okolicy? Tu coś... O Boże, tylko nie to. Ja już wszystkie te strefy driftowe obczajałem tysiące razy. Mam nadzieję, że w Fordzie Horizon 4 będzie więcej takich eventów czy motywów driftowych, a ponoć ma być właśnie. Mają być jakieś zawody driftowe, jakieś inne wyzwania w jeździe spowodnej, coś takiego. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Jeszcze sobie to dokładnie przejrzymy, może na jakimś gameplayu. Nie oglądałem wprawdzie wszystkich, ale sobie zajrzymy tam i zobaczymy, jak to wygląda. Pierwszy zakręt już przesterowany, ale ledwo co wszedłem. Właśnie, nie możemy tutaj robić z tym samochodem zbyt dużych kątów. W ogóle nie możemy tu chyba żadnych kątów robić. Co robić, żeby nie przesterować? Jaki pomysł dla tego samochodu? Może napęd na... Napęd na 4 koła! To by rozwiązało wszelkie nasze problemy. Zrobilibyśmy wtedy napęd 80 do 20? I wtedy byśmy, kurde, za Chin go nie przesterowali. No ale jaka to wtedy przyjemność? No oczywiście, żeby tak było. Driftować by się też słabo driftowało i no stracilibyśmy duszę tego samochodu, czyli no tylny napęd, prawda? Tylny napęd w tym aucie jest bardzo ważny. 60 tysięcy maksymalnie tutaj szarpnąłem jakimś tam samochodem. Viperem ciężko będzie to osiągnąć, bo musimy mieć tutaj samochód, na tej specyficznej strefie driftowej musimy mieć samochód, który jest mega, mega responsywny, który nie da się przesterować. Ja to chyba jakimś starym muscle carem robiłem te drifty, pamiętam. On tak z jednej na drugą się szybko układał i na tej prostej wyciągnął bardzo dużo punktów, tak? A no niestety Vipera my tego nie porobimy. Jest jednak sposób, żeby tego Vipera gdzieś zbadać. On powinien poradzić sobie na długich, gładkich zakrętach przy dużej prędkości, bo do technicznych, takich ładnych, kwadratowych zakrętów, mam na myśli 90 stopni, on chyba nie nadaje się za bardzo. O, mamy Vipera i Mustanga bardzo ładnie sobie jadą w takim samym malowaniu. Cyk, cyk. Dobra, to w takim razie spróbujemy sobie porobić właśnie takie ładne zakręty, ładne łuki. Ouu! No i zobaczcie, nawet tutaj przesterowałem. Jeśli gramy na trybie symulacyjnym w Fordzie Horizon 3, to w momencie, kiedy właśnie jedziemy sobie do tyłu, czyli przesterujemy, tak jak ja przed chwilą Viperem, i kawałek jedziemy sobie do tyłu, skręcimy koła w przeciwnym kierunku niż byśmy chcieli skręcić. W sensie, jeśli byśmy chcieli się odwrócić tym samochodem, to rzeczywiście byśmy się odwrócili. Natomiast jeśli gramy na tym trybie arcade'owym, jak ja teraz,
to samochód no niestety nie skręci nam, jakby nie odwróci się, prawda? I no nie jest to takie realistyczne, po prostu w trybie symulacyjnym koła zachowują się jak koła. A nie skręcamy jakby cały samochód, nie wiem czy wiecie co mam na myśli. W każdym razie da się robić ciekawsze triki na trybie symulacyjnym, natomiast trzeba to też dobrze ogarnąć. No i na dłuższą metę mi się lepiej gra jednak na tym trybie arcade'owym, grając sobie na padzie. Próbowałem grać w Fordze na kierownicy i to całkiem dobrej, Logitech G29, nie wiem czy pamiętacie, takie odcinki były sobie. No i powiem wam, że Ford Speedback, nie wiem czy ja go źle ustawiłem czy coś, ale no nie działało to za dobrze. Prawdę mówiąc działało to kiepsko. Może inna kierownica, jakieś sterowniki działałyby tu lepiej, ale coś było nie tak w tej grze z martwą strefą w kierownicy, tak? Jakby force feedback łapał dopiero po kilku stopniach, jak się przekręciło kierownicę. Nie wiem, czy tak powinno być, ale chyba nie, bo odczucia z jazdy były okropne. Przynajmniej nie zachowywało się to tak, jak samochód się zachowuje. W każdym razie, no, Viper jest mega ciężki do driftu, zdecydowanie go nie polecam. Wydaje mi się, że kiedyś jakiegoś Vipera już robiłem na drift i dlatego on mi się słabo zapamiętał. Mam nadzieję, że na przyszły odcinek wy zaproponujecie mi lepszy samochód do driftu, albo nie wiem, uda mi się zrobić jakiś lepszy samochód do driftu z tych, które zaproponujecie mi w komentarzach. Bo teraz robimy tak, że wy w komentarzach piszecie modele samochodów i komentarz, który zyska najwięcej lajków, będzie najwyżej pod filmem, no to ten będę brał pod uwagę jako pierwszy i w ten sposób będziemy się bawić dalej w driftowanie w Fordzie Horizon 3, a już niedługo w Fordzie Horizon 4. Także zapraszam was na kolejne odcinki, trzymajcie się, na razie, pa pa.